Hejka wszystkim, witam serdecznie na moim kanale Sylwia Amigurumi. Dzisiaj pokażę Wam, jak szybko i sprawnie zmieniać kolor w naszych pluszaczkach. Zapraszam! Więc gdy zdecydujemy się, że chcemy już zmienić kolor, bierzemy nasze szydełko, wbijamy w następne oczko, przeciągamy nitkę i nie przeciągamy dalej, zostawiamy dwa oczka na naszym szydełku. Bierzemy nowy kolor. Owijamy go tak, żeby było nam wygodnie, a resztą palców od wewnętrznej strony robótki przytrzymujemy nasz nowy kolor. I teraz na szydełko nabieramy wybrany przez nas kolor i przeciągamy przez obie nitki na naszym szydełku. Żeby nam się nic nie poluzowało, możemy zrobić dla zabezpieczenia kilka oczek naszym nowym kolorem. Gdy już to zrobimy, bierzemy nożyczki i ucinamy dłuższą nitkę od naszego starego koloru. Teraz zostały nam dwie wolne nitki od naszego nowego oraz starego koloru. W moim przypadku są to żółte i czarne. Musimy je razem związać dwoma supełkami. I proszę, kolor mamy już zmieniony. Możemy szydełkować dalej. Pokażę Wam jeszcze raz, jak zmieniam z czarnego na żółty kolor. Przy zmianie koloru jedyną niewygodną rzeczą jest to, że właśnie nie nachodzą na siebie tak ładnie, ale to wszystko przez to, że robimy naszą pracę po okręgu. Więc pamiętajcie, to nie jest żaden błąd, że tak Wasza praca też może wyglądać. Taką zmianę koloru można zastosować przy pluszaczkach. Przy czapkach lub swetrach robi się to trochę inaczej. To już wszystko, mam nadzieję, że tutorial był jasny i każdy teraz wie, jak zmienić łatwo kolor w naszej pracy. Chciałam Wam serdecznie podziękować, nie zapomnijcie o subskrypcji, polajkowaniu i zostawieniu czegoś po sobie w komentarzu. Pa, pa!